Dziękuję bardzo. Witam serdecznie na naszej skromnej ziemi i bogatej w tradycjach i bogatej w czynach. Szanowni Państwo, oczywiście dzisiaj są albo rozpoczynają tutaj rozpoczyna działalność nowa formacja polityczna, ale nie nowa w kraju, tylko nowa tutaj w naszym mieście i powiecie, a więc to jest inicjatywa polska. Witam serdecznie koleżanka przewodnicząca struktur inicjatywy w Polsce i witam serdecznie także kolega Dariusza Jąckiego. Jak Państwo wiecie, że zarówno Barbara Nowacka i Dariusz Jąski są posłami do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli ktoś by pytał, dlaczego te nowe struktury, dlaczego akurat teraz, a dlaczego w tym mieście? Dlatego teraz, bo oczywiście nie wiemy doskonale, jakie są realia życia politycznego, jakie jest oczekiwania naszych obywateli i naszych mieszkańców. Dzisiejszy temat będzie dominował w naszym spotkaniu temat sytuacja w ochronie zdrowia. A więc ja jeszcze raz serdecznie witam. Oddaję głos koleżance Basi Nowackiej i bo ewentualne zabranie głosu też zabawami Dariusza Jąckiego i ewentualne późne pytania od Państwa. Proszę bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, miło powitać Was w Białej Podlaskiej. Bardzo cieszę się, że do Inicjatywy Polska, czyli jednej z partii tworzących Koalicję Obywatelską, dołączają silne struktury w Białej Podlaskiej. Struktury, które na pewno pozytywnie wpłyną w ogóle na to, w jaki sposób będzie w Polsce funkcjonowała opozycja, w jaki sposób też te postulaty społeczne, lewicowe będą w Koalicji Obywatelskiej reprezentowane. Inicjatywa Polska to partia, która powstała 2 lata temu. Współtworzymy Koalicję Obywatelską i tam stanowimy ten socjaldemokratyczny trzon. Dla nas tym fundamentem działania jest z jednej strony sprawiedliwość społeczna, z drugiej prawa człowieka. I jak widać, szczególnie teraz, w pandemii, zarówno jedno, jak i drugie ma niesamowitą siłę i wartość. Po pierwsze, sprawiedliwość społeczna. To, co przyniosła nam pandemia, to obnażenie słabości struktur państwa. To katastrofa w służbie zdrowia, to grożąca nam zapaść na rynku pracy i w gospodarce. Ale mądre państwo nie powinno nikogo pozostawiać samego. Mądre państwo powinno przygotować się właśnie na to, co nas za chwilę czeka, czyli kurczący się rynek pracy, gigantyczne problemy w edukacji, coraz więcej osób słabszych, biedniejszych i wykluczonych. I my będziemy działać, tak jak działamy w tej chwili w parlamencie na rzecz tego, żeby państwo nie zapominało naprawdę o każdym, żeby nie było gmin lepszych i gorszych, samorządów lepszych i gorszych, albo obywatelek i obywateli lepszych i gorszych. Druga rzecz, o której bardzo warto powiedzieć, szczególnie teraz, to jest pozycja Polski w Unii Europejskiej, a właściwie przyszłość Polski w Unii Europejskiej. Unii, dzięki której, jak patrzę na wasz, nawet tutaj, na plac, widzę, jak wiele inwestycji powstało, jak wiele pieniędzy przyszło z Unii Europejskiej, jak wiele innych rzeczy bardzo potrzebnych państwu do dobrego funkcjonowania. Sprawiedliwość, trójpodział władzy, walka z korupcją. Z drugiej strony finansowanie rozwoju i edukacji, rozwoju szkół, rozwoju sportu i kultury. To tak naprawdę ta obecność w Unii Europejskiej to nie tylko gigantyczne pieniądze, ale też przede wszystkim siła dla społeczeństwa. Kiedy przypomnicie sobie państwo swoją okolicę 30 lat temu, to widzicie, że były inne drogi, były inne budynki, było znacznie biedniej, ale również byliśmy słabsi społecznie. Dzisiaj powstają organizacje, istnieją organizacje działające na rzecz mieszkańców, praw człowieka, klubów sportowych. Zbudowaliśmy społeczeństwo obywatelskie. Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy byli państwem zniewolonym. Dlatego ta nasza wolność, ale i współpraca z Unią Europejską, która no, dla was jest absolutnie zrozumiała, bo im bliżej wschodu, tym mocniej widać, jakim niebezpiecznym
niebezpieczeństwem jest wielka dominacja polityki rosyjskiej, jak może to zagrażać po prostu naszej przyszłości. Dlatego Unia Europejska jest tym parasolem bezpieczeństwa. My w parlamencie, w Koalicji Obywatelskiej mocno mówimy, chcemy silnej Polski w Unii Europejskiej, a nie słabej Polski poza Unią. I na rzecz tego również będziemy działać. I kolejna rzecz, czyli prawa kobiet, prawa człowieka. Jesteśmy społeczeństwem wolnym i demokratycznym. Jesteśmy sobie równi, równi wobec prawa. I nie ma zgody każdego, dla którego wartością jest demokracja i prawa człowieka, na łamanie praw. Na łamanie praw obywatelskich, praw do protestu, praw do sprawiedliwego sądu i praw kobiet. Inicjatywa Polska dostaje dzisiaj silny zastrzyk dzięki mocnemu kołu i fantastycznej postaci Riada Haidara, który jest znany przecież nie tylko lokalnie, ale ogólnopolsko, a który wsławił się tym, że pokazywał, jak naprawdę dba się o życie i jak naprawdę dba się o dzieci. Bardzo się cieszymy, że możemy tę współpracę formalną zacząć. Jutro w Sejmie debata również o poprawkach budżetowych. Pierwsze poprawki z waszego regionu złożone przez Riada Haidara również będą jutro debatowane. Mam nadzieję, że z sukcesem dla regionu. Dariusz Joński. No, szanowni Państwo, to bardzo ważny dzień dla nas. Dziękuję. Bardzo ważny dzień dla nas. Riad Haidar z swoją drużyną dołącza faktycznie do nas. Jego wiedza, doświadczenie niewątpliwie w czasie tak trudnym dla Polski, jakim jest ta pandemia, jest nieoceniona. Sam wielokrotnie z nim prowadziłem rozmowy i doradzał nam w ramach naszych kontroli podczas pierwszej fali pandemii, jak również teraz. I no, z przykrością muszę powiedzieć, że to wszystko, co się dzieje w ochronie zdrowia, jest chaotyczne, jest bez pomysłu, bez strategii, bez planu, ale za to z wydatkowaniem ogromnych pieniędzy, które nie wiadomo gdzie lądują. Mieliśmy pierwszą falę pandemii i pierwszą falę przekrętów. Niestety mamy teraz drugą falę i patrząc na ten wielki szpital tymczasowy na Narodowym, mamy do czynienia z drugą falą przekrętów. Będziemy chcieli to pokazywać, dlatego że to są nasze wspólne pieniądze. To jest nasze zdrowie, nasze życie i bez strategii, bez pomysłu, a Stadion Narodowy jeszcze bez umowy, za ogromne pieniądze, z większą ilością konferencji prasowych premiera Morawieckiego niż łóżek i pacjentów na stadionie, pokazuje i obnaża ten rząd, który powinien się przygotować do tej drugiej fali pandemii. To też jest rola parlamentarzystów, opozycji, aby każdą złotówkę rządzących rozliczać, aby patrzeć na każdą złotówkę dwukrotnie, tym bardziej w tak trudnych czasach. Więc Barbara mówiła o prawach człowieka, o prawach kobiet, które szalenie istotne i ważne są dla nas. Kiedy rodziliśmy się jako Inicjatywa Polska, zbieraliśmy podpisy na ulicach w sprawie liberalizacji aborcji. To Barbara Nowacka prezentowała w imieniu 500 000 osób, które podpisało się pod dwoma projektami ustaw w Sejmie, aby do tej liberalizacji aborcji doszło, aby w szkołach była edukacja seksualna, dostępna antykoncepcja. I z tych naszego programu nie schodzimy. Jesteśmy konsekwentni, jesteśmy, powiedział, tą lewą stroną faktycznie Koalicji Obywatelskiej. Z Riadem się znamy już od dłuższego czasu i współpracujemy, a dzisiaj oczywiście zawiązujemy pracę taką ściślejszą i to jest bardzo ważne. Ale oprócz tych spraw właśnie tematy gospodarcze, tematy dotyczące służby zdrowia, to są te tematy teraz najważniejsze. Więc na pewno będziecie Państwo mogli zauważyć i zobaczyć, zaobserwować naszą aktywność w tej tematyce, a Inicjatywę Polską po prostu będziemy dalej rozwijali i na pewno będziemy tutaj częściej u Państwa w tej chwili. Dziękuję. Szanowni Państwo, propozycje do uchwały budżetowej. Akurat to są dwa zasadnicze propozycje. Jedna dotyczy budowy obwodnicy Białej Podlaskiej. To jest temat, który na pewno spowoduje, że wartość gospodarcza naszego miasta wzrośnie. A drugi to jest druga propozycja, to są pieniądze też na infrastrukturę drogowej i między innymi budowa mostu na rzece Knie. Pieniądze, propozycje te budżetowe, ja w tamtym roku składałem tej propozycji, jedna z tych propozycji, ale nie przeszło. Mam nadzieję, że w tym roku wzbogacone o
jeszcze większą siłę w parlamencie i lobowania na rzecz tych poprawek da się zrealizować. Myślę, że dla miasta i dla naszego w ogóle regionu będzie to z korzyścią ogromną i też będzie okazją do uruchomienia między innymi też kwestie dawnego lotniska, bo wiadomo jak tam aktualne, ale też strefa ekonomiczna, ewentualne inwestycje gospodarcze w przyszłości, tym bardziej, że jesteśmy 30 km od granicy z Białorusią i niedaleko Rosji. Bowiem tak, zapraszamy wszystkich do nas, do współpracy. Kobiety, jak pokazały i okazuje się, są silną stroną, która rusza naszą i gospodarkę, i dba o nasze dobre zwyczaje i dobre obyczaje. A więc jak najbardziej kobiety są przede wszystkim, a my będziemy jako element dodatkowy. Panie redaktor, zablecze to są ludzie, którzy mają te same poglądy, o których Barbara mówiła. I to ludzie, którzy wierzą w wolność słowa, w demokracji, to zrozumiane w zupełnym znaczeniu tego słowa. Ludzie, którzy wiedzą, że Unia Europejska to jest naszym domem i poza tym domem nie możemy być ani silni, ani nie możemy funkcjonować. Ludzie, którzy myślą w sprawiedliwość społeczną. Ludzie, którzy wiedzą, że nie ma równych i równiejszych, że ludzie są jednakowi i także wybór każdego obywatela to jest jego własna, jak to można określić, decyzja. I to są te elementy, które my jako Inicjatywa Polska chcemy pracować na to i także reprezentować te nasze działania. Być blisko człowieka i dla człowieka. To będą członkowie ze struktur osadowskich tutaj bielskich, czy będziecie pozyskiwać nowe osady? Panie redaktor, tutaj nie ma, jak to się mówi, przeniesienie z miejsca w miejsce. To są idea, to są wiary w czegoś, a więc ci koledzy z SLD będą chcieli do nas serdecznie zapraszam i droga otwarta. I z Platformy, czy z innych struktur, a cel jest jeden. Budowy struktur mocnych, które będą dbać o to, co myśmy zdobyli do tej pory. O naszą wolność, o naszą demokrację, a także o godne reprezentowanie interesów całego społeczeństwa.